Wiecie, czego nienawidzę? Jeździć autobusami. Dlatego w dzisiejszym odcinku zostanę kierowcą autobusu. I mimo tego, że nienawidzę jeździć autobusem, to dalej nie mam prawa jazdy. Ale na dzisiejszy odcinek zdobyłem prawo jazdy na autobus. I to nie byle jaki autobus, ponieważ to będzie najdłuższy autobus, jaki w życiu widzieliście. Ponieważ z każdym pasażerem, którego zabierzemy z przystanku i zawieziemy go na miejsce docelowe, autobus będzie nam się wydłużać, a zrobi nam się taki ogromny snake i... przegrywamy jak się wywalimy. Jak chcecie więcej takich gierek, to koniecznie łapka w górę i subskrypcja. Koniecznie subskrybujcie, bo... póki co to tylko dajecie mi unsuby. I mi jest przykro. Więc daj no suba widzu, proszę, bo mój kanał umiera. Umówmy się tak, jak będzie tutaj 2000 łapek w górę, to od razu nagrywam dla was kolejny odcinek z tej gierki, a my nie przedłużajmy, tylko lećmy pojeździć sobie troszkę po Paryżu, ponieważ to jest pierwsza mapka, którą mamy do zaliczenia, czyli Paryż. To jest nasz autobus i uwaga, lecimy. Niebieski autobus, czyli idealnie się zgrywa z tym, co mamy za sobą. Dobra, uwaga, skręcamy na prawo, tu mamy elegancko pierwszy przystaneczek i tutaj mamy oczywiście miejsce docelowe, do którego mamy dowieźć ludzi. I teraz uwaga, patrzcie, co się dzieje z autobusem. Pyk! Doszedł nam jeden, no, można powiedzieć wagon, tak nazwijmy to. No i w ten sposób rozwijamy sobie ten cały autobus, aż w końcu on będzie tak długi, że nie będziemy w stanie po prostu zrobić nic, bo wszystkie ulice będą zajęte właśnie tym naszym autobusem. Fajna gra? No, mega. Zabawa przednia, mówię wam. Dobra, mamy kolejny przystanek wzięty. Oczywiście im więcej mamy tych naszych... jak to się nazywa? O, nie mogę tego zabrać, bo muszę odwieźć ludzi na miejsce. Na początku mamy bardzo mało pojemny autobus, ale z czasem spokojnie, spokojnie, wy się nie bójcie. Serio, tu się będą działy naprawdę niezłe jaja, coś tak czuję i wydaje mi się, że wywalimy się. Patrzcie, jaka wielka wieża Eiffla, widzicie to? Moim celem jest zdobyć jak najwięcej po prostu. Jak najwięcej tych wagonów i wytrzymać jak najdłużej. Oczywiście to nie jest byle jaki autobus, bo umówmy się, czy ja bym wam zawracał głowę jakimś normalnym autobusem? No oczywiście, że nie. To jest autobus, który, uwaga, jest w stanie robić magiczne sztuczki. I w ten sposób możemy sobie pyk, na przykład skoczyć. Prawie wypadłem poza! Dobra, 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 nie mogę tak robić, nie mogę. Nie mogę tak ryzykować, bo tu jest naprawdę lipa. Tu trzeba uważać z tym, jak się skacze, bo to trzeba zostawić sobie na bardzo wyjątkowy moment, w którym będziemy mieli za dużo już tych po prostu, tych nie wiem jak to nazwać, no wagonów, nazwijmy to wagonów po prostu. I będzie trzeba przeskakiwać nad samym sobą, bo serio, tak tutaj będzie, uwierzcie mi. Dobra, uwaga, kolejny przystanek, weźmiemy od nich jeszcze. O, już mam pełny autobus, dobra, no to odłóżmy ich wszystkich tutaj na bridge. I uwaga, patrzcie, jaki ten autobus jest już długi, widzicie to? Patrzcie, gdzie ja jestem, no co to ma być? Dobra, ten autobus już jest naprawdę mega długi i mi się wydaje, że za niedługo będziemy mieli tutaj naprawdę, o, niemały problem, tak. Ej, czy ja mogę zjechać tutaj na dół? Tu jest przystanek po schodach normalnie autobusem. Ogólnie mogę tarnować wszystkim, mogę przyspieszyć, mogę też szybciej jeździć. Ej, dobra, to też jest mocne, w sumie na początku to jest dobry pomysł, żeby... O kurczę, tu ciężko wykręcić. Dobra, na początek to jest dobry pomysł w sumie, żeby to szybciej załatwić, bo póki co nie jest tu jeszcze ciasno, ale zaraz jak będzie ciaśniej, no uwierzcie mi, nie będzie łatwo. Oj, nie będzie łatwo. Dobra, musimy szybko pojechać w miejsce, do którego nam strzałka wskazuje, bo już więcej nie mam miejsca w moim, prawda, autobusie. Dobrze, 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 już odkładamy ludzi, pyk. Dobra, odłożeni są i możemy zbierać znowu kolejnych. I teraz mamy oczywiście o wiele bardziej pojemny ten autobus i możemy zabrać znowu coraz to więcej naszych, prawda, tutaj pasażerów. Ja to bym nie chciał w takim busie nigdy skończyć, szczerze mówiąc, jakim... Tu już jest moja dupa? To nie, to tak nie może być. Ej, dobra, i co teraz? Dobra, zdąży się to przejechać, dobra, git. Dobra, ej, jak widzicie, zaczyna być problem, bo zaczynamy spotykać swój własny, prawda, tył autobusu. No i może nie być zaraz tak kolorowo, nie? Dobra, uwaga, będzie pierwszy skok i puuu! O kurde, na drugim mnie nie stać? O! Dobra. Dobra, bierzemy kolejnych. Dobra, teraz powoli, teraz się skupmy. Bo teraz będzie trzeba jeździć po okrężnej, prawda? W sensie trzeba już powoli się skupić, żeby tutaj, prawda, nie odwalić lipy. Możemy zabrać tych jeszcze, teraz już mamy w ogóle chyba nieograniczoną pojemność tego busa, serio. Bo już nie wiem, ile byśmy musieli tych zabrać przystanków, żeby mieć full. O kurczę, mamy problem. Dobra, tu jest końcówka tego naszego busa. Gdzie mam odwieźć to? Tutaj mam to odwieźć, dobra, bierzemy tych ziomeczków jeszcze. Bierzemy, patrzcie, co się dzieje. Całe to miasto to jestem ja w tym jednym wielkim autobusie. No ja nie wiem, czy ja nie stracę mojego prawa jazdy po... Dobra, nie umiem się wysłowić. Prawa jazdy po... O tym dzisiejszym, prawda, wyboju. Dobra. Okej. Dobra, okej, udało nam się przetrwać. Co prawda wderzyliśmy w siebie, ale to nie jest jeszcze problem. Problem się zaczyna wtedy, kiedy my się wykoleimy całkowicie i już nie będziemy mogli się ruszyć, nie? Ale tutaj trzeba naprawdę uważać, nie? Bo szczerze mi się wydaje, że my to zaraz zamkniemy i tutaj trzeba mieć jak najwięcej. Gdzie tu pokazuje mi pojemność? Dobra, 218 mamy pojemność. Patrzcie, widzicie, na dole jest pojemność. Ile mamy? Dobra, ja nie jestem w stanie zapełnić tego. O kurczę, nie mogłem skoczyć. Przysięgam, że nie mogłem skoczyć. Przysięgam.
Zablokowany byłem. I co teraz, jak ja nie mogę skakać? Nie mogę! Nie mam mocy! Nie mam mocy przerobowej! Dobra, tu! Prześlizgnąłem się jeszcze. Dobra, git. Jeździmy tutaj. Dobra, trzeba się teraz skupić. Trzeba teraz oszczędzać sobie naprawdę miejsce. Trzeba... Patrzcie, robimy tak. Wykorzystujemy teraz to miejsce do tego, żeby całkowicie... Żeby tutaj, wiecie, jak najwięcej się nie zmieściło. Żeby zwolnić miasto. Serio, nie mam jak na miasto wyjechać teraz. Dobra, róbmy slalom. Jaki to wygląda. To jest jak ta gra w Snake'a. Mega fajne, podoba mi się to. Czuję, że będę się tutaj świetnie bawić z tym busem. Dobra, i teraz tak, żeby się tutaj nie wykoleić i żeby nie popełnić jakiegoś głupiego błędu. Wiecie, o co chodzi? Czy ja mogę tu wyjechać? Dobra, zróbmy tak. Obejdźmy sobie jeszcze tutaj, okej, okay. Zmieścimy się tu między tym drzewkiem a mną. Dobra, okej, okay. Dobra, bardzo dużo nas jest tutaj na tym miejscu. Wyjedźmy już stąd, bo już tutaj nie mam gdzie kręcić. Dobra, tu, no i nie, i to nie ma końca dalej, to nie ma końca. Dobra, tu się zmieścimy. Dobra, ej, dobra, to zaraz się wywalamy, serio, uwierzcie mi. Ale dobra, jak widzicie, mamy jeszcze bardzo dużą pojemność tego naszego busa. Ale ten pociąg, znaczy pociąg, ten autobus już jest naprawdę mega długi. Dobra, tam mamy strzałkę, więc trzeba jechać w tą stronę. Jak ich odwieziemy, przecież nam się to tak wydłuży. Ej, dobra, to jest koniec, to jest chyba koniec w tym momencie. Bo serio, ja nie wiem, gdzie ja się zmieszczę teraz. Uwaga, zwiększa mi się, 230, 240, 250. Dobra, to jest koniec. Teraz pojedźmy sobie tu w prawo. O Boże, co tu się wyprawia. Objedźmy sobie to i teraz skręcimy w tą stronę. Dobra, to jest mega ryzykowne, co ja teraz robię. Nie wiem, w co ja się ładuję w tym momencie, szczerze mówiąc. Mogę tu wjechać? Nie mogę! Co tu się wyprawia? Dobra. Okej. Okay. O nie, znowu załadujemy coraz więcej tych. To się nigdy nie skończy. On nie ma już końca. Dobra, znowu przeskok. Ja nie mogę, ale mamy węża. I teraz tutaj w prawo musimy pojechać. Jasny gwint. Ej, dobra, to jest mocne. Nie wiem, gdzie już mam kręcić, szczerze mówiąc. Już całe miasto. Już nie wiem, czy jest jakaś ulica, w której mnie jeszcze nie ma, szczerze mówiąc. Dobra, pojedźmy teraz wzdłuż mojego pociągu. Dobra, w tą stronę, git. Zbierzemy tych, zebraliśmy, jest git. Dobra, tam musimy odwieźć pasażerów, ale jeszcze zbierzemy tutaj. O kurcze, dobra. Nawrotka. Bierzemy tych ludzi. O! O, dobra, zmieściłem się tam. Myślałem, że już się zatrzymam. Jakbyśmy się zatrzymali, to jest koniec, to jest dętka. Ale mamy już dobra, gdzie ja muszę odwieźć tych ludzi? Ja nie wiem, gdzie mam jechać teraz, szczerze mówiąc. Dobra, tu, przejedźmy sobie pod tym. Jasny gwin. Dobra, odwieźmy, żeby zrobić jak największy rekord. Patrzcie, widzicie tą mapę w lewym dolnym rogu? To jest ja. No i mamy lipę teraz. W tym momencie chyba będziemy mieli 500 wagonów, szczerze mówiąc. Okej. Dobra, ładuje nam się jump po prawej. Dobra, skręcamy tu. Jasny gwint. Dobra, skręcamy w prawo. Ja już nic nie muszę robić, ja już jadę. Ej, co tu się wydarzyło? Dlaczego tu się ten... Co jest? Dobra, przejeżdżamy tu, prześlizgnęliśmy się. O kurcze, jak to przyspiesza. Dobra, to jest zupa z bobra. A, najlepsza z wieprza. O kurcze, dobra, staranowałem ten przystanek. Dobra, ciskamy się do środka. Siema. Ja nie wiem, co tu się wyprawia. Dobra, 4 moje te są. Już tak się zakręciłem tutaj jak, prawda, ruski termos. Co ja muszę zrobić, żeby to przegrać? Bo już nawet nie wiem, jak to skończyć. Dobra, tu mamy jumpa, uwaga, pyk. Dobra, 600 ponad wagonów. 600 wagonów. Dobra, czy ja tam mogę gdzieś jeździć? Ja muszę znaleźć sobie miejsce, gdzie ja mogę. No nie, już się nigdzie nie rozprostuję, szczerze mówiąc. Nie zwolnię tych ulic, teraz to już jest koniec. To jest dynka. O kurcze. O nie, padliśmy. Ale dobra, mieliśmy długość 653 wagony. Wiecie, ile to jest? To jest mega dużo, uwierzcie mi. 653 wagony to jest naprawdę mega dużo. Ej, dobra, Paryż załatwiony. Pójdźmy w jakieś inne miasto. Dobra, wydaje mi się Miami być naprawdę dosyć ciekawe, więc lecimy na Miami. Mamy jakieś mosty, przez które ja będę mógł przelatywać. Mogę przez to przelecieć. Uwaga, skok. Dobra. Okej, okay, jest git. Dobra, czy ja tutaj kogoś już mogę odłożyć? Nie, bo jeszcze nikogo nie zabrałem z przystanku. Dobra, ej, dobra, ciekawie wygląda to miasto, szczerze mówiąc. Dobra, zabierzmy tutaj ten przystanek, let's go! Pu. Mamy pełny? Tak, jeden przystanek na sam początek mogę zabrać, więc musimy wykręcić tutaj, dobra. Odłóżmy to. Ej, dobra, to miasto się strasznie świeci. Szczerze, czuję, że będę tu mega zmęczony, że moje oczy już są zmęczone, a zaraz będą jeszcze bardziej. Tego już nie możemy zabrać. Dobra, odłóżmy w takim razie tutaj ludzi na plażę. A, witam, zapraszam, kopcie się, bawcie się, prawda, życzę wszystkiego dobrego. Ja lecę po następnych, zaraz tu wrócę, na pewno dłuższy niż wcześniej. Dobra, o kurcze, to nie był dobry pomysł jechać w tą stronę. Już muszę przeskakiwać, to nie był dobry pomysł. Dobra, muszę wlecieć na to metro, bo to metro pozwoli mi bardzo łatwo jakby odciążyć ulicę, wiecie, o co chodzi.
Dobra, poleliśmy. Mogę tu skręcić w lewo? To jest tak duże miasto, że ja mogę tu skręcić w lewo? Yo, dobra, no to luz. A nie, bo tutaj to nie jest jakieś za duże, szczerze mówiąc. O nie, to nie taki luz w takim razie. Dobra, tu. Tutaj, okej. O kurde, rondo. O dobra. Nie! Nie! Nie, najgorzej! Źle to zrobiłem, strasznie! Jeszcze raz. O nie, o nie, o nie, o nie, o nie! No nie, to nie wychodzi mi tak jak powinno! Ostatnia szansa na zrobienie jak najdłuższego pociągu. Chciałem zrobić 1000 wagonów, nie? Wychodzi na to, że ja nie umiem zrobić 600 tyle, ile zrobiłem tam. O kurczę, i co teraz? I co teraz? Dobra, tu? Do góry? O kurczę, co to jest? Co to jest? Nie! 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 O! 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 Dobra. Dobra. Objedźmy to. Tutaj. Pyk! O, nie mogę podskoczyć! Nie mogę podskoczyć! No i koniec. No i dętka. No i dętka. Jestem w klinczu! W klinczu jestem! Nie! Nie! Dobra! 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 Uuu. Dobra, uratowaliśmy to! Uratowaliśmy to! Dobra, jest git, jest git, jest git, jest git! Powoli, 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 powoli! Powoli! Nie mogę skakać! A mogę już! Mogę już skoczyć! Dobra, nie skoczyłem, trudno! Dobra, tu! Spróbujmy tu wskoczyć! Nie! Dobra, to nie jest takie łatwe. Szczerze, nie wiem jak ja zrobiłem w tamtym Paryżu taki wynik, nie? Skoro tutaj mamy 478, a tam mieliśmy ponad 600, nie? Ej, mega ciężkie, ale jak chcecie kolejny odcinek z tego, gdzie postaramy się pobić nasze rekordy, łapka w górę i subskrypcja i widzimy się następnym razem. Trzymajcie się, elo!